Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim... W kolejnej serii na moim kanale. W pierwszym odcinku zagrajmy w Black Myth Wukong. Jezu, jak tylko zobaczyłem gameplay. Praktycznie, gdzie widziałem pierwszy gameplay? Chyba u Kiszaka. Na jeden z jego streamów, albo na, jeszcze na wycince w ogóle z shortów. Zobaczyłem gameplay, zobaczyłem potem jakieś trailery, jak tak dalej, to zajarałem się na tą grę momentalnie. I kurde, to się zapytałem na naprawdę zajebisty tytuł. A tym bardziej, biorąc pod uwagę, że będziemy grali nieobecnym tutaj póki co jeszcze Wukongiem, czyli właśnie Małpim Królem, a albo jakąś jego reinkarnacją, albo kimś po prostu też z jego rodzaju, w sensie taką wojowniczą małpą, wojowniczym tricksterem, powiedzmy, nie? Tak bym to ujął. Bo wiadomo, Wukong jest tylko jeden. Muszę sobie zobaczyć ten, jakąś historię krótko, to wam dopowiem potem w trakcie może kolejnego odcinka, albo w ogóle w trakcie całej serii będę coś dopowiadał z historii. Bo uwaga, gra bazuje na opowieści Journey to the West. Czyli podróż na zachód, ale nie jest ona bazowana, w sensie bossowie i tak dalej, nie są wyjęci stricte, nie będą to ci sami bossowie z tej opowieści, ponieważ akcja tej gry dzieje się po tej opowieści, czyli to, co zobaczymy tutaj, to będzie jakby kontynuacja tej historii. Oczywiście według twórców, jakby mogła ona wyglądać, więc zobaczmy, czy jest jakieś menu, czy od razu rozpoczniemy grę. Jest grę. Dobra, to dajcie mi chwilę, jeszcze zobaczę tego szybko ustawienia. Dobra, pobawiłem się już ustawieniami, tak więc rozpocznijmy nową wędrówkę. Niestety bądź nie mam ustawienia średnie w grafice, więc... No, z wyglądem akurat może być różnie. Jezu, i ten kij, który po prostu się z... Boże, w grafice. W sensie może być różnie z jakością grafiki, to chciałem powiedzieć. Ale Jezu, ta pała, która się zmniejsza, która jest... I może być jednocześnie wielkości szpilki i wielkości tego typa, który jest z tromu słonia na brzuchu kroczy tutaj. I są chmurowe budki! Czy jakoś tak się nazywały. Dobra, a nie, bo to jest cutscenka. Kurde! Chciałem zobaczyć, czy mogę jeszcze zmienić w trakcie. Bo niestety widać, że to średnio ustawi... Jezu, a też w oczy boli. Ale ja muszę zobaczyć, co będzie, jak zmieni na chociaż ze średnich na wysokie ustawienia. Wiadomo, na bardzo wysokie czy na ultra sobie raczej nie mogę pozwolić. Ale może chociaż wysokie będą odpowiednie, żeby normalnie grać. Bo też w oczy kłuje, jak widzę, kurde, niektóre te... widzicie to pod tymi żołnierzami? Albo tu, o Jezu, nie, jak to źle wygląda. Dobra, nie, muszę ten wysoki sprawdzić. Błagam, niech to wygląda lepiej wtedy. My master. Safe. The scriptures sound. All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. Those high above don't trust me. I understand that. And they send you and those knuckleheads to threaten me. To obey and serve once more. I understand that too. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Let's go.
Stay back! Stupid dog! Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. None other than me can challenge him to a duel. Look, monkey. I don't make a habit of fighting someone I've bested before. Here's my offer. If you lose, I'll take you to the Celestial Court. They will stay and level your mountain. But if I lose, I shall certainly take revenge, and they will level your mountain nonetheless. How tragic would that be, huh? You are one of the court. We don't need to resort to violence. How about you bend the knees, admit the wrongs, and we can put this behind us? All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra eye out for my snack and allow you to keep the other two? Because I'd hate to let you miss how I'll slaughter each mongrel of the court. Those below, those above, and that black mutt of yours. Come at me, all of you! Jakby co? O, Erlang Święte Busy, tak się go nazywa. Dobra, sprawdźmy teraz grafikę. Grafika, mam wysoki, bardzo wysoki. Filmowy. Okej, dobra, mam trzy. Dobra, na razie dajmy wysoki, zobaczymy, czy to jakoś polepszy. They gave you many chances, yet you spurned each one. Such ingratitude. Ała. Dobra, czekaj. Stosuj. O, chcesz? Nie, czekaj. No, atakuj jeszcze. A nie, dobra, to wysoki. Nie, okej, dobra. Jednak wysoki powinien być, powinien jeszcze uciągnąć. Dobra, mogę na tym wysokim pozostać. Sorry za to skakanie między tym, ale no mówię, no nie miałem okazji jeszcze tego w miarę wytestować w trakcie walki, no bo to jest moje pierwsze odpalenie gry, zawsze. Pierwszy raz grę odpalam z wami. Okej, okay, jeszcze te wysokie powinny być okej. Okay. No. W ogóle na razie nie mamy paska zdrowia, ale to akurat dlatego, że Wukong jest nieśmiertelny. Z tego co pamiętam, ma chyba zdobył nieśmiertelność 7 razy aż. Nie ma tu parady niestety, z tego co wiem. O, ale ty czekaj, mamy takie zaklęcia. Pod triggerem. O nie, przepraszam, pod triggerem jakieś młócenie. A nie, wait, czekaj, to zły trigger zesłałem. No, dawaj. Chyba per... O! Ty, co ja zrobiłem przed chwilą? Jakiś kryt wszedł? O, dobra, silny cios. Jo, jak go hitnął! Jak tą pałę wydłużył momentalnie, zajebiste to było. Nice, jak wyczuty! The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? For that word, all realms and beings have ruined themselves. No, w sumie ciężko trochę zaprzeczyć.
Patrz, Sekiro. A ty czekaj, jakiegoś klona tworzę. Dobra, myślę, że to jest ten. Dobra, czy to jest jak w LoLu. Jak w LoLu mam po prostu ten klona, który bije ze mną, tak tutaj jakby tworzę taki obraz siebie, który zostaje i dezorientuje wroga, który go atakuje. W sensie, że wróg atakuje ten mój obraz, nie? Tego klonika. A dobra, to właśnie to, czekaj. O, unieruchomienie, no. No i co? Ale Wukongowi nieźle idzie. The Celestial Court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. Dear brother, your edge needs homing. Good. I was in need of a back scratcher. Ale jak on się... Widzieliście? Jak Wukongowi się odezwał, jak od razu to złapał te... Złote broń tak trochę bardziej pewnie, bo się zesrał praktycznie od razu. A ty czekaj! Właśnie to chciałem zobaczyć, to może odbijać pociski, no ale... Chciałem się sprawdzić to... Chciałem poczekać z tym. Dobra, czy to jest jakieś, zakładam, skupienie albo coś, które się ładuje w trakcie ataków i w trakcie uniku też? Ładnie. Ale dobra, widzę, że mogę to zaatakować. Mogę to kombinacjami. Lekkich. Jezu, ta chmura przesłoniła co do niego cios. A czekaj, daj jeszcze dalej. Mocny jak głaz, co to jest? No. O! O, dobra, tak trochę jak w tym. Ale dobra, to ma cooldown. Był dłuższy, bo to jest. Widzę, trochę jest trochę jak w tym. Jak w Mortal Shell. Dobra, miałem pytać, czy on w ogóle tej katany używa, Kromana Ple... Nie, przepraszam, nie katana, tego miecza po prostu. Nie wiem, jak się konkretnie ten miecz nazywa. Bo nie jest to katana tak dokładniej, ale jakoś to tak się nazywało. Ale używa jednak w trakcie walki. Dobra, i co to jest tu? Głos z wielu. Tu ja w ogóle się niewidzialny chyba staję! Mi się wydaje. Co to jest? Głos z wielu. Ohohohoho! Dobrze! Kolejna zamiana Wukonga, czyli tworzenie swoich klonów. Będę musiał tę grafikę jakoś przeboleć, to jest szczerze, żałuję, że nie mam mocniejszej karty. Jezu, i to! Ja powiem, jak w ogóle, co jest najlepsze, moje pierwsze zetknięcie się z Wukongiem, tak jakby na poważnie, wiedzą jeszcze, dowiadując się powoli, jaka to jest postać, nie było w LoLu, bo w LoLu wiadomo, to jest jego inspiracja tą postacią. Moje pierwsze spotkanie nie było w filmie pod tytułem Zakazane Królestwo. I szczerze polecam każdemu. Ej! Wy chyba trochę kurwa nie ogarniacie, co to znaczy pojedynek. Wypierdalać! Foul monkey! Taste my axe! The fuck? Skąd on to wyciągnął? Bo ja mówię, okay, dobra, rozumiem, że to się zwiększyło, magia, to są też tam jakieś tam bóstwem, ale jakim cudem on, w sensie inaczej, gdzie on to trzymał? Co to? Brat! You call that a duel? The glare up here is dazzling. Fight me in the woods if you have the guts. O! A no tak, zapomniałem, że też charakterystyczna cecha Wukonga to jest to, że on jest w stanie się przeobrażać w różne te... Bo on jest takim tricksterem, jak mówiłem. Trickster, wojowniczy trickster. Taki powiedzmy Loki na sterydach, nie? O, jego koronaż tam... Jadę. A ty to coś kojarzę! Nie gadaj, żebym teraz przegrał.
Ała! Dobra, nie, czyli będę musiał na średnim zostać, bo już teraz jak na wysokim teraz przycinało, to na średnim musi. Muszę zostać na średnim jednak. Ty nie gadaj, że to przegraliśmy! And so ends the last tale of Sun Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know, his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. This stone has stood for countless days on the mountain. Since my youth, they've said that his remains lie within it. Unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the six senses of the great sage. Yet no one has ever seen them, not in centuries. I'm old now. Venture through all the lands, I cannot. Yet among you, there might be one who is destined. One that shall recover all his scattered relics. And upon the return of the relics to Mount Tuaguo, he may yet rise again. Okej, okay, to był chyba właśnie nasz bohater. Ta mapeczka tam, która tak podeszła do tego ziomeczka. Ale widać, że jest naprawdę bardzo podobny do samego Wukonga. Więc właśnie nie zdziwię się, jeśli jesteśmy jakąś reinkarnacją po prostu Sun Wukonga. A kończąc właśnie to, co zacząłem w trakcie walki o tej jego nieśmiertelności. To ponoć Wukong zdobył nieśmiertelność aż 7 razy. Rozdział pierwszy, czarne chmury, czerwony ogień. Jak to było? Że zdobył nieśmiertelność 7 razy, albo zdobył 7 poziom nieśmiertelności, co jest też w ogóle popierdolone. Ale fajne jest to, że ma taką tykwę. Będę miał taki vibe trochę z Sekiro. No z tą różnicą, że będziemy walczyli nie kataną, tylko właśnie tym kijem. Ten kij Wukonga też się jakoś nazywał. Kurde, jak to było? Nowhere better than a home. Reach death and ever grow. Huh? Here, you see what bliss my fate shows. Well, luck's around the corner. Seems like he just fell from a fruit tree here. Perfect timing. This peach knew I needed a snack. You sneaky rascal! Dare fool me? I'll make sure you regret it! Oh, you Wiadomo, teraz nie jesteśmy. O, o, ładnie, dobra. No matter how many times you come around. Pomniejszy jałgłaj. Wilk szermierz. I wilk zwiadowca. Wilk zwiadowca. Doskonałe umiejętności, jedyne wilka marzenie. Każdą cenę zapłaci za jego spełnienie. Jednak brak wytrwałości skutek daje różny. Daremna wizja i wysiłek próżny. Okej. Okay.
O, come on! Czemu to jest po angielsku? W ogóle patrzcie, tu jest po polsku, rozwijam jest po angielsku. Why? Tu? A tu jest po polsku! Ej, co to jest za błąd? Dobra, mam nadzieję, że po raz starcie się naprawi. Wilk szermierz, miernego rozumu szatę białą nosi, choć z nosem w błocie o więcej prosi. Z zaszczytów i królewskich względów chciwie pożąda, wśród pochlebstw nawet ptak niskich lotów na orła wygląda. Dla was opisik. Ale co to jest Jaogwaj? Wiem, że są te. A te. Kurde, jak się nazywały te japońskie, takie duchy, na których są bezgłowi bazowani w Sekiro? Shirikodama... Kappa, o! Kappa... Kappa szukają Shirikodam, a Kappa to jest rodzaj... Też na Y i się czyta Jao coś tam. Tylko nie pamiętam co, jak dokładnie, ale nie było to Jaogwaj. Czekajmy się, co to znaczy Jaogwaj? Co my tu mamy? Pomniejsze Jaogwaj, wodzowie Jaogwaj i królowie Jaogwaj. Zakładam, że królowie to są pewnie ci najwyżej w hierarchii, czyli ci najmocniejsi bossowie po prostu, których da się spotkać. You're still as mischievous as ever, eh? Dobra, może już nadrobię od razu. Tutaj drzewko, zdolności 127 umiejętności! Co? O! O, a nie, dobra. To nie jest 127 umiejętności. Ile jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10. Okej, 31 umiejętności, ale dobra, widzę tutaj, że są levele umiejętności. Techniki walki kosturem. Postawa uderzenia. Postawa filaru i postawa pchnięcia. 5 i 20 poziom. Dobra, myślę, że jak całe te postawy, to chyba warto będzie sobie odblokowywać i potem iść w jakieś upgrade'y do danych. Też pytanie, jak wygląda tutaj levelowanie, czy jak w Soulsach, że raz wykupię i koniec? Czy mogę sobie... czy będę mógł jednak to zmienić? No nie powiem, że jak w Sekiro, bo w Sekiro też. Tylko, że w Sekiro, wiadomo, zdobyłem levele, zdobyłem punkty i tam, jak zdobyłem punkt umiejętności po levelu, nie traciłem go. Więc pytanie, czy tu też tak będzie? Właśnie, w ogóle nie zmienić tego, nie? A to jest z tego wejścia. Dobra, ustawienia. No i niestety wróćmy do tej średniej grafiki. Trudno. Ale to jest najlepsze wyjście, na jakie mogę sobie pozwolić w tym momencie. Dobra, myślałem, że tutaj przejdę, no ale widać jednak nie. Dobra, pod A skok, pod B przewrót, tak było. Aha, muszę bumper przytrzymać, żeby... Nie! Nie ten bumper! Aj. Dobra. Czekaj, no. Dojrzały rzęsień zebrałem. Dobra. Woli trochę z niego też mam. Okej, dobra, trzymam bumper i lecę. W Sekiro też było podobnie, tylko że w Sekiro musiałem przytrzymać przycisk, którym normalnie unikam. Dobra, czy mogę się skradać? Nie, dobra. Nie ma, normalnie było pod triggerem, a skoro po... Znaczy pod... Oho, jakiś silniejszy, zapewne. Normalnie byłby pod pod bumperem, pod wciśnięciem... Pod wciśnięciem gałki, a skoro ani gałka, ani inne triggery nic nie robią, to znaczy, że to się nie skradamy. Naładowany silny atak. Przytrzymaj przycisk silnego ataku, w tym przypadku Y. Aby naładować atak, wziąć koncentrację. Przytrzymaj silny atak, by go naładować. Ładowanie zużywa wytrzymałość, ale szybko podnosi koncentrację. No właśnie, zauważyłem to też w trakcie walki z tym Erlangiem. Chyba tak się nazywał ten przeciwnik. No, żeś cymbał dostał. To mocno. No. Się dobrze ustawić. Co w skrzynce? Niewielki kawałek złota i przędza. Ja mam wersję deluxe kupioną, której poza soundtrackiem mam jakieś... Mam tam, widziałem jakieś odblokowane jakąś zbroję i kostur. Tylko pytanie, kiedy będę miał do tego dostęp, bo aktualnie jedyne do czego mam dostęp tutaj, no to mam... kostur z wierzbiny, czyli po prostu domyślny. O, co tu jest opis?
Taki kostur mógłby nawet wystarczyć, żeby kogoś obić, a może nawet powalić Guai, ale nie spodziewaj się, że jednym ciosem cokolwiek nim zabijesz. Tutaj, nie wiadomo. Nakrycia głowy nie mam. Przepaska z tygrysiej skóry, trochę obrony, ale nic więcej. Ekwipunek, to mamy właśnie to, co zdobyłem. Niewielki kawałek złota, nieznanego pochodzenia, niewykluczone, że można go sprzedać w świątyni strażnika. I skarb. I przęca, ogólny materiał na pancerz. Okej, okay, dobra. Czyli skarby można dowolnie sprzedawać. What you waiting for? Pluck your hair and make an offer. Ty, what? Co? Jak on włos transformował w kadzidło chyba? Zdaje się. Hey, hey, wait! Hi. The keeper of Black Wind Mountain have long been waiting for your arrival. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers. Before it was ruined by that fire. A te czaszki są co dla ozdoby? Czemu ich nikt nie wypierwszył? The temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, that's a tough one. Good luck to you. Aha, okej. Okay. Talizman szlaku kadzidła. Okej, okay, czy ja to mogę założyć? Legendarny przedmiot. Użycie tego talizmanu uwalnia natychmiast uwalnia z ciała duszę i kieruje ją do ostatnio odwiedzonej świątyni strażnika, aby mogło nastąpić wskrzeszenie. Okej. Okay. Kiedy droga naprzód okazuje się niemożliwa, niezłomnym sojusznikiem staje się od... Dobra, czyli mamy po prostu przedmiot, no, który poniekąd odpowiada po prostu za ten. Który odpowiada za powrót do ogniska, czy w tym przypadku za... Za ten. No, za no, do kapliczki po prostu. Czyli ognisko, miejsce łaski, etc. Dobra, myślałem, że to będzie taki punkt wspólny dla tego. A jednak nie. Tutaj jest po prostu mocniejszy typ. Zobaczmy, czy uda się z nim zawalczyć. Okej, okay, no gitnąłem mu potężnie. Okej, okay, dobra, bo jednak nie był aż tak silny, jak sądziłem. Zobaczmy. Kurde. Dziennika. No, portrety. To był ten? Tak, niezłomny wilk. Niebiosa daleko, ziemia pod stopami się chwieje. Czym więcej trunku, tym bardziej mężniejesz. W pijackich snach kosmosu przemierzysz otchłanie. Gdy się obudzisz, troski wnet znikną nieubłaganie. No i tutaj dla was opis, czy tam historia tego Yao Guai, czy tam pomniejszego Guai, no ale chyba nie ma znaczenia, jak go będę nazywał. Po prostu jest to Yao Guai albo po prostu Guai. Dobra, tu mi nic nie doszło raczej. No nie. Tutaj też nie. Ale z tego, co widziałem po pasku, to mam prawie level umiejętności. Prawie level umiejętności. Mam prawie level i prawie pierwszy punkt umiejętności, więc zobaczymy, co wtedy dostaniemy. Ale jeszcze tutaj. Zaoferuj kadzidło, to już mamy, czyli po prostu korzystamy... Tak, korzystamy z tego. W pełni przywraca twój stan i uzupełnia tykwę. Na sumie robisz ponownie do rozmieszczenia przeciwników. Zużyjmy, bo chcę mieć te jedno użycie. Wstępne. Podróż, wiadomo jak działa. I prezent pioniera. O, to powinno być właśnie z tego, z tej wersji Deluxe. Dokładnie. Maska z... Dobra, po prostu set opery ludowej. Kostur brązowej chmury i wietrzny dzwonek. Dobra. Zobaczmy, co to daje.
kostur z tutaj, atak lepszy o 6 i szansa na krytyka o 2, ma, większa o 2%, czyli po prostu mam kryta 2%. Dobra, wyposaż się. Choć każdy kostur czymś się wyróżnia, wynik bitwy zależy od zaangażowanych stron. No, wiadomix. Tylko teraz pytanie, jak ja bym chciał ulepszać kostur, nie? To muszę ten ulepszać? Czy mogę jednak czy mogę tego też ulepszać? Może się przekonamy. Zobaczmy dalej. Maska. Umiarkowanie zwiększa wolę zyskiwaną za pokonanie wroga. Okej. Kurde, bo ciągle mi się tu myli. Dobra, ogólnie lepsza obrona. I to są punkty za elementy pancerza. Dobra, to znaczy punkty, bonus po prostu. Okej, dobra, mogę tak sobie zerknąć, jak to wygląda. Więcej szczegółów. A mogę wyłączyć, kurde, widzenie tej maski? Bo chciałbym jednak widzieć naszego bohatera na cutscenkach. Choć z tego co widzę, tam się raczej nie będzie odzywał. Unikalny przedmiot, wieczny dzwonek, nieznacznie zwiększa szybkość ruchu. Nie wiem, czy to potrzebuje, ale dobra. Możemy sobie aktywować. Dobra, może w ustawieniach to będzie. Rozgrywka. O, pokaż nakrycie głowy wyłączone. No i ładnie, wiadomo. Dalej to mamy, no ale po prostu nie będziemy tego widzieli. Te tutaj się też zrespiły, czy... Jap. Dobra. Dobra, do tamtego się aż cofać nie będę, ale chociaż tutaj. Ała, jak mi hitnął! No! Ej, Jezu, ale jak jest... Serio, dałem się tak obić jakimś zwykłemu frajerowi? Dobra, czyli nie mogę po prostu wcisnąć. W sensie muszę chociaż na krótką chwilę przytrzymać ten guzik, żeby to się zaliczyło. Tylko wykorzystanie. Czyli dwa... Czyli trzej w sumie łącznie też tu są. No więc dobra. Do punktu umiejętności chcę chociaż dobić. Okej, okay, tutaj jest to nazwane iskrą. Spoko. Trochę woli też zgarniam, ale właśnie... Bo co to jest... Wola, rozumiem, to nie jest jakiś ten... Wola to nie jest chyba... Nie są to punkty umiejętności, to jest chyba waluta, tak mi się wydaje. Znaczy, Boże, punkty umiejętności, to nie są te. Wola to nie jest... To nie jest exp, o. O to mi chodziło. Dalej, wejdźmy. Samodoskonalenie. Co jest tutaj? Techniki walki kosturem, właśnie. Silny atak w postawie uderzenia, możliwy do naładowania podczas poruszania się w walce. Jest bardzo wszechstronny, stanowi najlepszy sposób na prowadzenie taktycznej walki. Aha, czekaj, nie, to jest ogólnie o postawie po prostu tego powiedziane, dobra. Tutaj, euforia. Każdy poziom talentu nieznacznie zwiększa zdrowie odzyskiwane po zużyciu punktu koncentracji. Okej, okay, spoko. Umożliwia szybki bieg podczas ładowania. Też fajne. Zdecydowana odpowiedź. Wykonanie silnego ataku podczas kombinacji lekkiego ze zużyciem punktu koncentracji umożliwia przeznaczonemu zastosowanie zdecydowanego natarcia. Podczas natarcia przeznaczone może przewidzieć nadchodzące ataki wroga, dzięki czemu nie doznaje związanych z nimi obrażeń. Wrogowie, których manewry udało się przewidzieć, są łatwiejsi do oszołomienia. Ej, zajebiste! Dobra, czyli mamy jednak kontrę, tylko muszę w odpowiednim momencie i mając oczywiście ten punkt skupienia, odpowiednio zużyć ten. Ale dobra, biorę to momentalnie. Dobra, obudzono i co? Okej, nie mogę tego cofnąć. A wydaje mi się, że tutaj też wypada coś. Tutaj brać z tych podstawowych rzeczy. Mamy tutaj sztuki walki. Każdy poziom talentu znacząco zwiększa zakres ruchu przy inicjacji lekkiego ataku. Wymachiwanie w ruchu. Okej, czyli to jest to, co domyślnie miał Wukong. Ale dobra, tak, czyli już to miałem potwierdzenie. To faktycznie blokuje strzały. Każdy poziom zwiększa tutaj wytrzymałość, tutaj zdrowie.
No tutaj się, to, znaczy dobra, mogę przeczytać co to robi, no ale dopóki nie mam levela, to nie ma sensu tego rozczytywać. Nieustraszone natarcie inicjuje silny atak podczas wymachiwania, aby szybko zaangażować i oszołomić przeciwnika. Okej. Okay. To są tylko domyśl... O, ale patrzcie tutaj, to się linkuje. Czy tutaj chodzi o to, żebym albo to wykupił, czy muszę wydać łącznie aż 5 punktów, żeby wykupić to? Dobre pytanie. Zwiększa... zwiększa koncentrację zyskiwaną z blokowania pocisków. O, ale wymaga 2 iskier. Okej, czyli takie z ząbkami wymagają 2 punktów. Ale każdy, dobra, czyli im dalej po prostu, tym po prostu zakładam lepsza... Lepsza jest ta. Lepsza jest umiejętność, ale nie widzę dalej tylko kosztuje jeden albo dwą, jedną iskrę albo dwie. Zmniejsza koszt wytrzymałości wymachiwania kostura. Też fajne. I ogromnie zwiększa koncentrację zyskiwaną po skutecznych trafieniach za pomocą wymachiwania w ruchu. Tutaj mściwy miraż. O, miraż wybucha. To jest też fajne, to jest spoko. Znaczy, po co ja to czytam? Nie mogę tego kupić, a się wczytuję w te punkty, te. Masakra. A tak to jest, kurde, jak ja się po prostu wczuwam w to. Ale dobra, myślę, że jednak nie. Bo fakt, no tutaj więcej życia, więcej tego może być dobre. Ale, no myślę, że jednak w postawę też warto zainwestować. Dobra, tutaj co? Wydaj więcej iskier, aby to obudzić. Podnosi maksymalną liczbę punktów koncentracji z 1 do 2. Okej, jak 20 iskier wydam, rozumiem ogólnie w tej części drzewka, bo wiadomo, tu fundamenty to jest jedna część drzewka, techniki walki kosturą to jest druga część drzewka. Czyli zakładam, jak tu łącznie wydam 20 punktów, to mam wtedy te 4 punkty skupienia. No ale też jak widać, są to naprawdę mocne. W niektórych przypadkach rzeczy, jak na przykład tutaj. Albo nie, tutaj, co jest tu. Właśnie, w ogóle zobaczę cały ten kniw z tym blokowaniem, bo to jest, to już mam. Tylko to wymaga punktu skupienia. Tutaj wykonanie lekkiego ataku po przewidzeniu... A, dobra, to jest po przewidzeniu manewrów. Zapoczątkowuje kombinację lekkiego ataku, poczynając od trzeciego manewru. Nice. Czyli od trzeciego ataku w serii. Atak z powietrza. Po skutecznym trafieniu za pomocą zdecydowanego natarcia, wykonanie silnego ataku zużywającego punkt koncentracji inicjuje atak z powietrza. Przeznaczony wykorzystuje swój ruch do przodu, aby wystrzelić się w powietrze przy pomocy kostura i wykonać przewrót do przodu, a następnie zaatakować z góry w głowę. Okej. Okay. Ożywienie. Po przewidzeniu manewru wroga i uderzeniu go zdecydowanym natarciem przyznaje ogromną ilość koncentracji. Też myślę, warto w to inwestować i... Ostre natarcie po przewidzeniu manewrów przeciwnika atak z powietrza zadaje zwiększa obrażenia w oparciu o liczbę zgromadzonych punktów koncentracji. Okej, okay. Też spoko rzecz. Czyli mamy tutaj całe drzewko. Skoncentrowany atak 3. To jest co? I to jest co? Okej, okay, dobra, czyli rozumiem, nie muszę wykupować tego po kolei, czyli mogę kupić to i kupić to. A potem mogę na przykład zamiast nie kupować atak z powietrza, tylko od razu mogę kupić ożywienie. Nie muszę tak tego brać po kolei. No, tak mi się wydaje przynajmniej, bo mówię, no dopóki sobie nie kupię, nie dostanę, odblokuję tego, no to się nie dowiem. Ale też tutaj wiadomo, to też warto brać. No zwłaszcza w maksymalne zdrowie i kondychę warto sobie zwiększać. Dobra, 53 minuty, ale literalnie większość tego nagrania to są, znaczy w sumie od strony technicznej to są 43 minuty, bo jakieś 10 minut czekałem, aż mi się gra w ogóle odpali, bo ją włączyłem. Dobra, nie mam łuczników, bo jeszcze właśnie to mnie interesuje, bo to ma takie wymachiwanie po prostu. Rozumiem? To raczej nie bije ty, panie. A nie, dobra, coś tam bije, ale to bije, no mizerne wrażenia. Dobra, oberwałem niestety, bo za... Późno użyłem tego, za późno zaatakowałem po prostu. Dobra, to było słabe. Kolejny pomniejszy jaogłaj. Dobra, jednak dobry wciskałem wcześniej.
Wilk żołnierz. Na spowitych słońcem wzgórzach go zobaczycie. Wojaczką ten żołnierz zarabia na życie. Ojczysta ziemia bardzo daleka. Nocami do domu myślami ucieka. Dobra, ten się naprawił? Nie. Ten jest, widzę. Nadal po polsku. Więc zapis dla was. No, ja lecę dalej. Najwyżej nagram taki dłuższy odcinek i go po prostu podzielę na pół. Ale bardzo chętnie, chociaż... Wilczy Las się nazywa ta lokacja cała, dobra. Ale chociaż do kolejnej kapliczki chcę dojść. Dobra, ci widzę strasznie szybko schodzą. Okej, tu jest jeden, znowu ten. Jest, ale... Serio, boli mnie fakt, że mam tak samą kartę. Dobra, widzę, że niektórzy mają na tyle słabego poiza, że jednym ciosem jest w stanie ich z tego poiza wytrącić. Tylko wiadomo, niektórzy, nie wszyscy. A propos ataków, zobaczysz, mogę z powietrza zaatakować. Okej, okay, mogę, a silny? Uuu, silny z takim wyskokiem jeszcze jest dodatkowo. Taki double jump, powiedzmy. Okej, okay, też myślę, że będzie warto to przetestować. Okej, trochę otwarta arena. Też ktoś, też jest gdzieś się spotkałem, że cała, że ta gra to jest taki trochę boss rush, więc... No. Okej, myślałem, że będzie walka, ale jednak nie. What? Gdzie go wcięło? Aha, okej. Okay. No. O. Co tu mamy? Skupisko formy materialnej. Okej. Okay. Tutaj purpurowe lingzi. Grzybek do wytwarzania lekarstw. Człowiek krzywi się, gdy czuje smród, lecz uśmiecha się na widok piękna, co jest zupełnie naturalne. Tajemnica tego skarbu, niegdyś ukrytego w głowie Buddy, trzeba dopiero rozwikłać. Okej, okay, ale to jest przedmiot ważny, to nie jest przedmiot na sprzedaż. No to zobaczymy, co takiego dostaniemy, kiedy rozwikłamy sekret tego skarbu. Ale to później. Na razie progresujmy. Bułe, to są kolejni wrogowie, więc idziemy tędy. No, nie wiem, czy to było w ogóle potrzebne. Ale ty czekaj, zobaczmy to. Jak naładuję atak. Dobra, nie. Momentalnie są wykorzystywane. Okej, okay, czyli jak się w trakcie walki to nabije, to mam po prostu skupienie, które mogę wykorzystać, ale nie muszę. Jeśli nabije to poza walką, no to momentalnie, w sensie nie uderzając, tylko ładując to dla siebie, to no, momentalnie to po prostu wykorzystam. Goryczka. Kolejne jakieś ziele. Też do wytwarzania lekarstw. Okej. Okay. Jakby co wiadomo, będę na pewno levelował sobie, znaczy levelował, będę sobie poza... Tak myślałem, że to jest jakiś ragdoll, ale nie. Nie mam przeciwnik. O, jak w ogóle zaatakuję i trafię, to odskakuję typa. Warto wiedzieć, co to było. Skrzeki. Strawy zamieszkują wstrętne kreatury, brzydkie i dziwaczne wybryki natury. Grupę brzuszyska i hałaśliwy wrzask. Po śmierci eksplodują, pełen złości plask. Też widzę po angielsku. Intrygujące. Oj, w ogóle on zatruwa chyba. Co jest tutaj? Nefrytowy lotos. Pochodząca z niebieskiej krainy roślina, należąca do bogów, można wykorzystać do wytwarzania lekarstw. Okej. Okay. No, kolejny wróg. Jup. Ej ty, to jest taki sam krug jak na tym, na prezentacji. O właśnie, na prezentacji tego i właśnie wykorzystałem ten.
Wykorzystałem to, co tam było. Wiesz? Okej, okay. Trochę woli zdobyłem. No spoko. Czekaj, czy jest jakaś opcja, żeby się leczyć inaczej niż za te punkty skupienia? Ale szczerze? Chętnie to teraz wezmę. Bo to brzmi naprawdę ciekawie. A i właśnie, nie ogła jeszcze. Jasnowidząca wrona. O, patrzcie, to takie bardziej bogate, bo to jest po prostu naszkicowane, tu już jest narysowane. W sensie jest, no, rysunek cały z kolorami. Zna losy świata przez wróżenie, lecz nie może zapewnić sobie zbawienia. W miejscu, które uważał za spokój i ciszę, losu splątane nici nigdy nie milkną, zawsze się pisze. Dobra, tutaj widzę po polsku tym razem całość, więc dla was. Samodoskonalenie. I dobra, no mówię, chciałbym coś stąd wziąć, ale może lepiej wezmę to właśnie później. Na razie tak, tutaj szybki bieg podczas ładowania może być dobry, ale to weźmy później. Na razie chcę wziąć euforię, czyli leczenie za zużywanie punktu koncentracji. I w sumie zobaczmy, czy jak teraz zużyję punkt, to czy się podleczę? Nie. Okej, okay, czyli albo A, muszę używać punktów nabitych w trakcie walki, albo B, muszę uderzyć wroga, aby zaliczyło mi to leczenie.